piosenkę. Każdy ma tabliczkę dwustronną z napisami nigdy, przenigdy oraz tak. Miseczkę z chrupkami. Albo z żelkami. Każdy po kolei losuje pytanie. Odczytuje je na głos. Każdy odpowiada na pytanie, pokazując do kamery odpowiednią stronę tabliczki. Wybrana osoba musi opowiedzieć o sytuacji dotyczącej pytania. Ten, kto odpowiada tak, musi zjeść chrupka. Dobrze. Czy przebrałabyś się za mężczyznę lub jeśli jesteś chłopakiem, to za kobietę i byś wyszedł tak na ulicę? Tak. Czy chciałabyś wziąć ślub przed 30? Czy podglądałeś kiedyś kogoś? Mojego brata. Nie bać. No dobra. Czy zdarzyło ci się dotknąć gumę do życia? Połknąć! Połknąć! Oczywiście, zawsze tak. Połykam. Ja nie zawsze, ale czasem samą z siebie widzę. Czy zdarzyło ci się zgubić coś, co odkryłaś, pożyczyłaś? Tak. Długopis. No ja też długopis. Na taki kryszak, ścierany w trzeciej klasie. I się bałam, że będę musiał odkupić. Też się tak bałam. O! Czy miałaś kiedyś świadectwo z czerwonym paskiem? Chyba dwa. A jakie było przed tym pytanie? Czy paliłeś ten? No, czy ja wiem. Czy śpiewasz pod prysznic? Badaj poziom w stanie, że... Nie, wcześniej jeszcze... Dyrery, ja tym kobietom nie mogłam. Nie śpiewasz pod prysznic? Nie, nie słyszałam. Czy kiedykolwiek prowadziłeś pamiętnik? Nie. Tylko takie coś robiło? Nie, chyba nie. Kiedykolwiek ściągałeś na klasy ze sprawdzania? Prawie dobrze. Może nie zawsze, ale zawsze ściągałam w kolejne miejsce wszystko. Czy kiedykolwiek biłeś się z kimś? Może, ale takie ciągnienie za włosy. Kochanie się. Znaczy, ja się nie odpowiadam. Zdarzyło ci się przez pomyłkę wysłać SMS-a, nie tutaj jest od rybki, bo napisano ją zdalnie. Jezus, tak bardzo chciałabym znaleźć. Nie, ja się jechałam. Czy miałeś trudności z nauką jazdy na rowerze? Ja od razu, ja naprawdę od razu. Znaczy ja mu nie tak się rozstała, nawet nie wiedziałam, że ktoś mnie puścił. A ja od razu, na dwóch, nawet dwóch kółkach, ja od razu już jechałem. Tylko to tak jak się ja od razu jechałem. Ale nie jechałem, ale nie jechałeś, nie jasno jechałem. Od razu. Czy jechałeś pociągiem? Takie dziurę. Znaczy no bywa, ale w takim na przykład nie coś takiego. Czy złamałaś kiedyś sobie jakąś część ciała? Nigdy w życiu. Ale prawie złamałam sobie żebra. Dla ciebie dopasowane były, nie? Dla dwa tylko. Czy zdarzyło ci się nie móc zasnąć przez całą noc? No, przez całą noc? Tak. Aha. A, uderki. A tak to w domu nie. Mam jej w domu wakacje. To było dwa minut trzy. To było w wakacje. Nie spałam do piątej. Ja. Czy obciąłeś sobie sam włosy? O matka. Tak. Nie, nie. Zawsze na plastycie to ja odcinałeś. Brałam nożyczki. Albo taką tutaj mam ten włos od mnie, że tutaj urósł, bo ja to dobra, ja to się i do dumce ścięłam. Robimy kolejną rundę. Czy kiedykolwiek prałeś sam swoje rzeczy? A liecie się mnie. A skarpetki. Czy kiedykolwiek zdarzyło ci się zepsuć coś komuś i udać, żeby... Oczywiście! Ja to mnie motorek. Policja! Nie, chwila. Nie, chyba. Czy szukałeś kiedyś telefonu mając go w ręku? Tak. Jezus! Praktycznie codziennie. Tak? Codziennie, ale tak. Zjadłabyś surowe mięso. Zjadłabyś. Nie. Nie, bo można mieć bakterie. Tak, nie, myślałam, że właśnie.
Czy grałeś kiedyś w grę Pokémon Go? Ja gram na Go i znalazłam Pokémona, którego nazwałam Godlewskiego. Czy byłaś kiedyś w solarium? Czy byłeś? To nie jest sauna. To nie jest sauna. To nie. To się opasa. Solarium tam, gdzie się opala. No nie wchodziłam, ale byłam... Ale nie wchodziłam. No ale nie opalałaś się, tak? No, dobrze. No i bardzo dobrze, bo to też jest niezdrowe. Teraz... Panna Hanna, proszę bardzo. Czy już rzuciłeś kiedyś coś przez okno? Jezus, zawsze! Kiedyś bardzo, teraz już nie. Co? Na przykład co proszę powiedzieć? Jezus, bułki ze szkoły. Maja ma się nie wiem, nie to musi zbierać te bułki. Ale i wyrzucać, bo to jest no i folię, papier, o Jezus, papier, bułki też. No pięknie. No dobra, ale taki duży przedmiot, na przykład jak ktoś, nie wiem, na przykład... Telewizor... Ewa, na sosy to nie, nie było ciebie. A telewizora nigdy nie wyrzuciliście przez okno? Ale nie było, nie wyrzucił. Ona choinka. Zjadłbyś tak zwany zimne nóżki, czyli mięso w galerę, czy ja mam lepiej? Mój tata to jest hostem. Moja cała rodzina. Czy chciałabyś zrobić sobie tatuaż? Oczywiście, ja chcę być ja chcę sobie tatuaża z tak. I teraz będzie runda kolejna i będą co dwa pytania. Czy już weźcie sobie dwa pytania. No tak, czy chciałbyś już być dorosły? Tak. Ale jeszcze nie wiesz, że zobaczymy. Ale jeszcze nie wiem, czy Hania by chciała być dorosła. Chcesz być dorosła? O, wy nie wiecie, co mówicie. Byliśmy w tłumie, na pieszo. Czy dostałeś prezent, który ci się nie podobał, ale nie chciałeś robić przykrości, więc powiedziałeś, że ci się podoba? O, twój, bo ty mi zawsze puzzle dawałeś. Czy bawisz się telefonem podczas pobytu w toalecie? Tak. Siedzę na nim, nagrywam TikTok, ja bym nie Co? Czy zdarzyło ci się wymiotować w miejscu publicznym? Jak jechałam na spadło na suchym lądzie, to zjadłam, to wrzuciłam mleko z kaszą. I wymiotowałam go. Czy nasikałeś kiedyś do basenu, jeziora lub morza podczas kąpieli? Nie mam chipsów. Czy miałeś kiedyś spinera? Tak. Kto go nie miał? Czy kiedykolwiek obejrzeli panu, że bałeś się zasnąć? Co? Zawsze. Zawsze się oglądaliśmy ten taką podróbę. Ale nie. Ale jak z mamą opowiadamy, mama, to ja później ciągle to chyba przestało nas pytam się panna Pauliny, co chyba co więcej nie śpisz? Śpisz? Mogę. A ja właśnie cię boję. Czy chciałbyś być jeszcze z tej tańczycieli? Tak! Tak! Ale wolę od początku roku. A czy czytałeś kiedyś cudze SMS-y? Tak. Mamy i taty. Mamy i taty. Czasami mi się ja mam. Czy zdarzyło ci się odmówić komuś pomocy, tak? Nie! Nie, z jednym tak. Czy weszłaś kiedyś na czyjeś konto na Facebooku? Nie, ja nie weszłam. Nie mogę wejść. Krystian zjadł wszystko. Schowaj to! Kania też. A Kasia nie zjadła wszystkiego. Kasia wygrała.